Ten projekt, który przygotowałam, dotyczy postawienia na Wiśle tramwaju wodnego. Na początek wybrałam taki tramwaj, który jednorazowo zawiera 56 osób. I rewelacja jego polega na tym, że jest uniezależniony, można powiedzieć, od stanu wody na Wiśle. Ponieważ zbudowany na zasadzie katamaranu ma wyporność, zanurzenie 64 cm. Czyli jakakolwiek susza miasta by nie dogoniła, ten tramwaj wodny pokona każdą kałużę, każdą wodę. Atrakcją tego tramwaju postawionego na Wiśle byłoby to, że spełnia wszelakie funkcje. Nie służy tylko i wyłącznie do przewozu pasażerów w stricte pojętym określeniu tramwaj, czyli od przystanku do przystanku, ale przede wszystkim obsługuje bardzo szeroko rozumiany ruch turystyczny, czyli ściągnąłby wycieczki przyjazdowe, autokarowe. Rokrocznie wszystkie szkoły w okolicach, w całej Polsce zresztą, organizują wyjazdy jedno- dwudniowe dla uczniów i najczęściej wybierają stare, utarte szlaki. Zadanie tego pomysłu i projektu polega na tym, żeby przechwycić część tego ruchu turystycznego zmierzającego ciągle w kierunku Malborka, Torunia, Gdańska, mówię o stronie zachodniej, i tak spowodować, żeby zechcieli zatrzymać się w tym mieście przynajmniej na 8-9 godzin. Te propozycje, które mamy w mieście, czyli dobre muzea, dobre kościoły, dobre, ładne spichlerze, teraz powstająca marina, zmodernizowana baza turystyczna w Rudniku, to wszystko jest, ja to nazywam, żartując, jak wędki bez haczyka. Nie ma się czego złapać, żeby było to magnesem dającym napęd temu wszystkiemu. Jeżeli zainwestuje miasto w zakup tego tramwaju wodnego, koszt nie jest żaden wykurowany, jest w tej chwili w absolutnej promocyjnej cenie, 1 300 000 netto, jesteśmy w stanie rozpocząć sezon turystyczny w mieście jeszcze w tym roku. Szkoda ten sezon stracić. Ja nie będę tutaj w szczegóły się zagłębiała, ta propozycja zawiera tylko ogólną perspektywę, co z tym tramwajem wodnym można zrobić. Jest to bardzo luksusowa jednostka, wyposażona w nawigację, wyposażona w kamery, w echosondy, w solary, wyposażona w duży ekran telewizyjny, w 12 głośników, no możliwości całe multum. W momencie, w którym ten statek przestaje obsługiwać ruch turystyczny przyjazdowy w miesiącach od maja do września, można go przesterować, przebranżowić, ponieważ taka możliwość istnieje. I adoptuje się cały pokład na salę lekcyjną. 14 stolików, przy których siada podwoje uczniów, plus 4 stoły laboratoryjne. I lekcje odbywają się w tak zwanej szkole na wodzie. Czy to lekcja geografii, gdzie obserwujemy nabrzeże Wisły, czy to lekcja biologii, gdzie badamy skład flory, fauny, kamerami termowizyjnymi zamontowanymi i będącymi na wyposażeniu tego statku. Rewelacją tego tramwaju wodnego jest jego, że tak powiem, niezależność od możliwości parkowania. Przytrzymuje wszędzie, gdzie tylko zapragnie, z tej prostej przyczyny, że dokupić do niego można tak zwany ponton, skonstruowany na tej samej zasadzie jak ta jednostka pływająca, który przycumowany do brzegu zawsze dostosuje się do poziomu statku dowijającego, co jest rzeczą nie do przecenienia w sytuacji przewożenia osób niepełnosprawnych. Tak? Ten tramwaj jest do tego również przystosowany. Tramwaj zawiera toaletę, więc może sobie wielogodzinne rejsy wyznaczać bez konieczności zatrzymywania z powodów wiadomych. Tak? Nie będę zanudzała. Do tej propozycji luźnej, póki co, ja to nazywam roboczej, którą na ręce prezydenta, wiceprezydenta pana Ślusarskiego dzisiaj złożyłam, z ogromną prośbą, żeby zechciał wczytać się w detale. Jest 12 załączników rozpracowanych do ostatniego detalu, w znaczeniu takim, że jest to gotowy produkt, który można wcielać w życie, biura podróży do tego zaangażować, wycieczki, które miałyby do Grudziądza napływać, pobudzone zostałyby w ten sposób, że należy rozesłać ofertę konkretną, obrazową, nie enigmatyczną, jak wiadomość na Twitterze, co w tym mieście można zobaczyć, jak można cytadelę zagospodarować, jak można dzieci żywić na cytadeli w namiocie, który stał w Święto Niepodległości. Dzieci nie znoszą być zaganiane do restauracji stołówki na przymusowy obiad pomidorowa. To byłaby zupa
Grochowa, tak jest, Kiełbaska, Bułka, catering, restauracje współdziałające, dowożące to na określony termin, na określony czas. Rewelacją jest również cena, ponieważ to cudeńko, bo ja się w tym zakochałam, pływa i zużywa tylko 5 litrów oleju napędowego na godzinę pływania. Ma 2 silniki niezależne, każdy z nich zużywa 2,5 litra benzyny. Producent, z którym wiele czasu spędziłam na rozmowach, powiedział, że ta wartość jest tak zawyżona, ale ponieważ gdyby podał prawdziwą, mogłaby się dla społeczeństwa okazać mało wiarygodna. Ponieważ katamaran płynący z prądem wyłącza silniki i tak ma prędkość 7-9 km na godzinę. Więc sama cyfra 5 litrów oleju na godzinę pływania wskazuje na to, że bilet dla ucznia nie może kosztować na godzinną przejażdżkę więcej jak 8 zł. I w tym jest wliczony zysk, który ta jednostka pływająca po sezonie zakończonym, pomijam o tym w tym rozliczenie i wynajmowanie tego statku na szkoły zielone, szkoły wodne, tylko obsługa ruchu turystycznego powinien przynieść zysk w granicach 300 tysięcy w sezonie, tak? Do rozliczenia zastosowałam wersję mało optymistyczną, nieoptymalną, gdzie miesiąc potraktowałam jako 20-dniowy okres rozliczeniowy, 10 dni zostawiając na te wszystkie rzeczy, które się zdarzają. Zła pogoda, martwe rzeczy i tak dalej. Chcę powiedzieć tak, że jeżeli, bo to jest tylko wycinek z tego projektu, który przygotowałam z myślą o Grudziądzanach, naszych mieszkańcach. To jest tylko jeden wycinek, bo on ma, od niego się wszystko zaczyna. On ma również jeszcze, jakby to określić, takie satelity, tak, które wciągną do tej całego projektu budowaną trasę nadwiślańską w tym odcinku od Pisaka do Cytadela, tak? Cytadela jest powrotem. To jest oddzielny projekt, również dający zatrudnienie przynajmniej 12 osobom, ale to są takie rzeczy, nie będę o wszystkim mówiła, bo zrobi się z tego bigos, tak? Zamieszanie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że tak sobie wymyśliłam, że gdyby kłopot polega tylko na jednej kwestii, że to wszystko przyszło za późno, troszeczkę za późno, ponieważ ta cena promocyjna obowiązuje do końca kwietnia tego roku, a poza tym jest to jeszcze nieomówione ani z radnymi, z Radą Miasta, ani nie znamy stanowiska prezydenta, natomiast tymi właśnie, jak to, co w tej chwili mówię, próbuję dotrzeć do szerszego gremium społeczeństwa i zbudować jakieś porozumienie, może jakiś front wsparcia tej inicjatywy, przyjrzenia się jej. Chciałam powiedzieć taką rzecz. Zbadałam również sytuację w Bydgoszczy, gdzie zakupiono 2 plastikowe statki małe, które kursują po Brycie, zawierają 20 osób. I te statki po 2 sezonach pływania wykazały wzrost napływu turystów w okolicy Starego Miasta Brdy o 100%. I miasto tam rozwiązało problem w ten sposób. Zakupiło te statki i specjalnie zawiązanej spółce wydzierżawiło, wyznaczając wpłatę do kasy miasta za dzierżawę jednego statku w wysokości 200 tysięcy. Efekt jest taki, że po 2 latach prezes tej spółki, z którym również jestem po rozmowach, złożył zapotrzebowanie do prezydenta miasta Bydgoszczy na kolejne 2 pływające jednostki, tym razem większe, zawierające 90 osób. I koszt takich jednostek na dzień dzisiejszy to jest w granicach 1 000 000 zł, 1 900 000. Co sprawdziłem i też omówiłam z producentem tych jednostek pływających. Serwis nie nastręcza żadnych problemów, ponieważ producent oddzielną umową spisaną z armatorem, nie wiadomo kto w nim w Grudziądzu zechce zostać, ten serwis świadczy. I tutaj jest jeszcze jedna ciekawa informacja. Gdyby miasto nie mogło nagle znaleźć budżet zamknięty, omówiony, zatwierdzony, istnieje możliwość leasingowania tej jednostki na okres 5 lub 8 lat. Jest leasingodawca, z którym również jestem po rozmowach. Istnieje możliwość kredytowania tego statku i są banki, które bardzo chętnie do tego... Ale na ten projekt, bo docelowo widzę 3 pływające takie jednostki w Grudziądzu i wtedy one by miały sens i zamykały
to wszystko, co w tym programie ujęłam, czyli zapełnienie pełne bazy noclegowej w Rudniku, zapełnienie bursy w okresie, gdy ona jest pusta, lipiec i tak dalej, i zapewnienie, że to miasto zacznie powolutku budzić się do życia. Nie zbudujemy od razu ruchu turystycznego na miarę Torunia, niemożliwe, ale spróbujemy przechwycić ten ruch turystyczny, który zmierza z zachodu, tysiące Niemców wędrujących w swoje ukochane strony, Mazury, Prusy Wschodnie. To wszystko pływa kanałem elbląskim po Ostródzkich jeziorach, po Iławskich jeziorach. Dlaczego nie mogą zatrzymać się na godzinny spacer i zobaczyć najpiękniejszą w Europie panoramę Cytadeli od strony Wisły, prawda? Tym bardziej, że ten tramwaj zacunuje i po drugiej stronie Wisły, wszędzie, gdzie zapragnie, gdzie sobie wycieczka zażyczy. Ja opracowałam 6 takich podstawowych dla wszystkich grup wiekowych, dla miast, wsi, bo każdy ma inne zapotrzebowanie, prawda? Ale to są detale techniczne, o których tutaj nie będę teraz, że tak powiem, bo za dużo by było tego jednocześnie. Moja prośba jest taka, wyobrażam sobie, że otwarcie mariny, które jest zaprogramowane na kwiecień, tak? Dobrze zrozumiałam? Październik, listopad będzie wszystko otwierane. O, to tak smutno. 14 listopada wybory są. Kiedy będzie krótkie otwarcie mariny, to uda się, że pierwszy statek, który wpłynie do portu, to będzie statek należący do mieszkańców Grudziądza. A potem wszystko następne, które będzie chciało za tym podążać, rozwijać i uatrakcyjniać to miasto, to już będą prywatni armatorzy, prywatni właściciele. Dać ten pierwszy impuls, ten pierwszy początek i tchnąć jakąś nadzieję w serca mieszkańców, że własnymi siłami, wcale niedużymi, możemy coś zrobić. Bo skoro oświetlenie obiektów nieturystycznych, kościołów, teatru, spichlerzy, nie przyniosło turystów, nie zwiększyło znacząco ruchu, prawda? Czyli super, że to jest, bo zagra z czymś innym. Hoteli na dzień dzisiejszy, na ten ruch turystyczny, przeliczyłam to, jest absolutnie liczba wystarczająca. Jeśli jeszcze do tego włączymy hotel Energetyk w Rudniku i odnowiona baza, której się nie musimy wstydzić, bursa w okresie letnim. To jest na, że tak powiem, pierwszy początek. A tutaj jeszcze jedna nadzieja w serca mieszkańców, gdyby się martwili, że ten zakup byłby obciążeniem miasta znowu zbytecznym, niepotrzebnym, to nawet gdyby nie udało nam się tak tej machiny rozpędzić, że ten projekt dotyczy szacunkowej liczby 20 tysięcy przyjazdowych grup zorganizowanych, głównie na początek szkół, od podstawowej aż do liceów, tak? To przecież mamy 100 tysięcy mieszkańców. Proszę mnie przekonać, że w pierwszym sezonie 20 tysięcy mieszkańców nie zechce zabrać swoich dzieci, podopiecznych, rodziców, wsiąść na ten statek i zaliczyć jeden spacer. Według mnie mamy więcej. 20 tysięcy, czyli mamy rentowność tej jednostki w granicach 250 tysięcy na tak skalkulowanej cenie biletów. Ona będzie podlegała korekcie, bo to... nie musimy szkolić własnego kapitana i sternika. Trzeba to docelowo pewnie kiedyś będzie zrobić, mieć ich własnych tu na miejscu zatrudnionych. Rozmawiałam z prawdziwym zagłębiem ludzi z uprawnieniami aktualnymi w Tczewie. Gotowi podjąć pracę od dzisiaj, od zaraz. Na sezon zamieszkają, też to zbadałam, nie ma ten. I tutaj jest jeszcze, bo ja tak próbuję wszystkich na wszystkie sposoby przekonać, żeby podeszli do tego projektu z sercem. Ta jednostka może pływać po wszystkich wodach całej Europy. Ma wszystkie wymagane homologacje, wszystkie wymagane pozwolenia, wszystkie wymagane certyfikaty. Nie ma takiej opcji, że wpłynie na wody Berlina, tak? Czy no, podpowiadajcie, rzeki, jakie przychodzą do głowy i zostanie zatrzymana z powodu tego, że nie spełnia warunków technicznych.